Witam Was serdecznie. Dzisiaj przygotuję pancake'i kokosowe. Zaczynamy. Do przygotowania pancake'ów będzie nam potrzebne 6 jajek, szczypta soli, 2 łyżki oleju kokosowego rozpuszczonego, 180 ml mleka kokosowego, 50 g mąki kokosowej, łyżeczkę proszku do pieczenia i do smażenia olej kokosowy. Oddzielamy najpierw białka od żółtek. Do misy wbijamy białka, żółtka osobno. Już mamy oddzielone białka od żółtek. Do białka dosypujemy szczyptę soli i ubijamy białko na sztywną pianę. Ok, jak już jest ubita, przekładamy białko do drugiej misy. Do tej misy tutaj po białkach dodajemy żółtka, dodajemy olej kokosowy rozpuszczony, mleko kokosowe, proszek do pieczenia i łąkę kokosową. Teraz wszystkie te składniki ubijamy na jednolitą masę. Ok, teraz do tej miski przekładamy białko ubite i delikatnie razem wszystko mieszamy. Tak, żeby wyszła z tego na jednolita masa. Wszystkie składniki już się połączą. Odstawiamy masę na parę minut, żeby sobie odstała i później smażymy na patelni tłuszcz. Ok, na patelnię wkładamy tłuszcz, się rozpuści, a będziemy nakładać pancake'i. Ja tym razem używam oleju kokosowego, ale można również smażyć na maszynę karmelową. Ok, tłuszcz już mi się nagrzał i nakładamy ciasto. Myślę, że po dwa będziemy nakładać, będzie dobrze. I smażymy do zrumienienia. Niewprawionym polecam nakładanie mniejszych porcji, wtedy widzą mniejsze pancake'i i łatwiej je się obraca. I z tej ilości ciasta wyszło 10 pancake'ów. Ja podaję pancake'i moim dzieciom z mrożonymi owocami, borówkami, truskawkami, owocami leśnymi. Latem można podać oczywiście ze świeżymi owocami. I na to jeszcze dodaję ubitą śmietanę, ubitą ze śmietanki 36. A na dzisiaj by było tyle. Życzę smacznego i zapraszam na kolejne wspólne gotowanie. Do zobaczenia niebawem.